Proszę Państwa, ja tylko krótko. Chciałam Państwu uzmysłowić, że 37. sesja przejdzie do historii. Niewątpliwie. Z dwóch powodów. Niech się Pani nie uśmiecha, Pani Burmistrz. Może to będzie śmieszne, że ograliście Państwo, Państwa radnych na czysto, a Państwo radni na to się zgodziliście. Pamiętam, no wiem, że nie wszyscy, wiem Panie. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy stanęła sprawa sprzedaży działek, po to, żeby mogła i mogła działać, mógł działać Urząd Miasta, to rzeczywiście miałam nadzieję, że Państwo no, przemyślicie tę sprawę i że to, znaczy przemyśleliście, że to jest objaw Państwa radnych odpowiedzialności za to, co dzieje się w mieście. Natomiast teraz no, straciłam nadzieję, że, no, bo już jest po herbacie, jak się mówi brzydko, prawda? Panie prawniczki doskonale to wszystko rozegrały rzeczywiście i wszystko jest na czysto. Tyle tylko, że pan burmistrz dopiął swego, tego chciał, prawda? Nasze miasto, jak państwo doskonale wiecie, państwo radni, bo do pana burmistrza i do pani burmistrz też nie ma sensu się już zwracać w tej sprawie, nie mają skąd czerpać. Te pieniądze po raz kolejny zostaną roztrwonione, czego świadomość państwo dokładnie macie. I to państwo, pan burmistrz będzie być może gdzie na pewno w Andrespolu i gdziekolwiek indziej, natomiast państwo radni jesteście naszymi wybrańcami. To między innymi ja głosowałam na państwa i ja oczekiwałam od państwa odpowiedzialności, a w tej chwili nie ma tej odpowiedzialności. Skoro zdaliście się państwo w taki sposób ograć i tak się zachowaliście, to jest mi po prostu bardzo przykro. Również i jeśli chodzi o pana Zbigniewa Bączyńskiego, bo jest to najbardziej doświadczony samorządowiec. To jest po prostu okrutne, proszę państwa, to co zrobiliście. To nie są żarty. Jakkolwiek wszystkich państwa znam, i państwa cenię, to w tej chwili to co państwo zrobiliście, no naprawdę było, no nawet nie wiem jak to nazwać, żeby nikogo nie urazić, ale na pewno nie było to rozsądne. Więc zobaczymy, co będzie dalej. To państwo wzięliście na siebie odpowiedzialność za to miasto. Państwo radni, nie pan burmistrz, któremu się roją różne dziwne zabawki pod tytułem hala pasywna. Niech może zbuduje aktywną. Założy się, że żadnej hali nie będzie, pieniądze zostaną roztrwonione. Tego chcieliście państwo dla tego biednego miasta. No to gratuluję. Pani Krystyno, przykro mi, bo pani kierowała wszystko wzrokiem na mnie, jak ja bym był winien tego wszystkiemu. Chciałbym, żeby pani wyartykułowała też to, że grupa radnych była konsekwentna od samego początku, od momentu jak weszło od października chyba sprzedaż działek, nikt się z tej grupy nie wychylił, czyli po prostu reasumując, ta grupa ma swój punkt widzenia i swoje priorytety niż no, organ wykonawczy. Tak dlatego ja bym po prostu, żeby nie używać takiego sformułowania wy radni, no bo ja nie odbieram tego osobiście. Myślę, że tu pani Ilona, Maciek, pozostali nie odbierają tego indywidualnie. A chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że w związku z takim, a nie innym działaniem ja podjąłem pewną decyzję co do przyszłorocznych wyborów. Niewątpliwie, ja tylko chciałam powiedzieć... To jak będą wcześniej, to wcześniej też ta sama decyzja będzie. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja nie mam pretensji personalnych. Powiedziałam państwo radni, nie wy na pewno, bo w taki sposób nigdy nikogo nie obrażam. Mam tę świadomość, tyle tylko, że państwo radni, którzy byli przeciw, nie byliście dostatecznie zdeterminowani. To też w jakiś sposób rzutuje, ale chodzi o całą sytuację, do której doszło. I o to mam pretensje i mam prawo jako wyborca, jako mieszkanka Brzezin taką pretensję mieć. I teraz poczekamy, co państwo dalej zrobicie, ale na pewno tę sesję wszyscy zapamiętają. Dziękuję bardzo.